Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu jest właściciel lokalu UFO w Opolu. Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Jeśli wszyscy są już na swoich miejscach, to możemy zaczynać. W dzisiejszym odcinku pokażemy. Master trakowych wspominek ciąg dalszy. Następną przestrogę prosto z drogi. Dokończenie zwiedzania Kieleckiego Salonu Obronnego. Kierowcę i ciężarówkę, którą jeździ. Rzuć ogień na tłoki. Poznamy dziś interesującego kierowcę, ponownie zajrzymy do Kielc i przypomnimy sobie po raz kolejny, co działo się na zlocie Master Track. Zaczynajmy, jak zwykle, stroboskopem. Właśnie musisz zrobić obowiązkowe szkolenie okresowe? Teraz możesz je przejść w dowolnym miejscu na własnym komputerze albo smartfonie z dostępem do internetu. Taki kurs jest całkowicie legalny i, co ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczny, bo unikasz bezpośredniego kontaktu z innymi. Wystarczy na stronach internetowych Na Osi lub MasterTrack albo na naszych profilach facebookowych kliknąć w link Szkolenia okresowe online i zapisać się na kurs. Wykłady prowadzone są na żywo, a prowadzącemu je ekspertowi można zadawać pytania. Platformy społecznościowe coraz powszechniej zastępują bezpośrednie kontakty między ludźmi, a teraz z powodu koronawirusa wirtualne spotkania są jeszcze powszechniejsze. Na dobry pomysł wykorzystania tego zjawiska wpadli autorzy bezpłatnej aplikacji dla kierowców zawodowych o nazwie Tachograf i portalowi szkołajazdy.pl. Co tydzień, w czwartek od godziny 18:00, na Facebooku pod adresem tachograf.app prowadzona jest transmisja na żywo, a biorący w niej udział ekspert odpowiada na przysyłane pytania dotyczące czasu pracy, opisywania zdarzeń czy obsługi tachografu. To 87 lat temu, 9 października 1833 roku, urodził się w Kolonii Eugen Langen, niemiecki przemysłowiec, inżynier i wynalazca. W 1864 roku poznał Nikolasa Otto, który pracował nad ulepszeniem silnika gazowego wynalezionego przez Belga Lenoira. Już miesiąc po zawarciu znajomości panowie założyli pierwszą w świecie fabrykę silników, a zmodernizowany przez nich motor, zresztą działający do dziś, zdobył główną nagrodę na paryskiej wystawie światowej w 1867 roku. 9 lat później powstał gazowy silnik czterosuwowy, a po kolejnych dwóch w nazwie firmy pojawiło się słowo Deutz. Ta marka trwa nieprzetrwanie do dziś, produkując silniki do pojazdów, maszyn kolejnictwa, jednostek pływających oraz stacjonarne. Mamy dziś w programie ciekawego gościa, który zaraz Wam opowie o sobie, swojej pracy oraz o ciężarówce. Patrzcie i słuchajcie. Patryk Lagocki, 40 lat, kawaler, Zenden koło Münster, Niemcy. Jak samo nazwisko wskazuje, ma polskie korzenie, ale nasz język jest mu całkowicie obcy. Ciężarówki interesowały go od dzieciństwa. Mam swoją firmę, a za kierownicą spędziłem już 20 lat. Ta praca jest całym moim życiem. Moje zamiłowanie do ciężarówek zrodziło się, kiedy byłem małym chłopcem i chodziłem do szkoły podstawowej. Bawiłem się wtedy samochodami i zawsze myślałem o tym, że zostanę kierowcą ciężarówki.
Marzenie spełniło się i Patryk jeździ swoim bardzo ładnym zestawem. Ciągnik ma 2 lata, a naczepa 4,5. Pojazd jest poddany tuningowi, zarówno zewnętrznemu, jak i wewnętrznemu. Ktoś, kto mało się tym interesuje, może na pierwszy rzut oka pomyśleć, że nic przy tym aucie nie było robione. Dopiero dokładniejsze spojrzenie ujawnia jakość lakierowania i specjalne wykończenie w kabinie. Takie zaznajomienie się z samochodem pozwala docenić ilość włożonej tu pracy i poniesionych nakładów. Myślę, że wielu ludziom wygląd mojego auta sprawia radość. Szczególnie wtedy, kiedy jest świeżo umyte, budzi pozytywne emocje. Słyszę wtedy: piękne auto, chyba całkiem nowe. Także policja miło reaguje na mój samochód. Oczywiście żyję w nim przez cały tydzień. Codziennie czyszczę tapicerkę i wydmuchuję kurz sprężonym powietrzem z pistoletu. Dbam o czystość także wtedy, kiedy coś jem w kabinie, bo chcę, aby wnętrze zawsze ładnie wyglądało. A co się wozi taką piękną ciężarówką, zaraz się dowiemy. Przewożę artykuły spożywcze, zarówno te suche, jak i świeże. Rozwożę je po całym kraju, bo w zasadzie nie mam wyjazdów zagranicznych. 90% moich tras przebiega wyłącznie w Niemczech. Ale w tym roku zdarzyło się Patrykowi opuścić niemieckie autostrady i zawitać na opolski Master Truck Show. Na zlocie Master Truck w Opolu byłem pierwszy raz dzięki Dawidowi, mojemu znajomemu. Jeżdżę na zloty, ale są to raczej malutkie, kameralne imprezy w gronie kolegów, gdzie przybywa 10-15 ciężarówek. Na tak ogromnym zlocie byłem po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że nie ostatni, bo przecież kto raz posmakował Master Truckowej atmosfery, ten już nie może się bez niej obejść i co roku przyjeżdża na zlot. Dziękujemy za wizytę, a teraz my udajemy się w gości, bo czas zakończyć zwiedzanie Kieleckiego Salonu Obronnego. No to popatrzmy. 28. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to targi dla jednego klienta – budżetu państwa. Mimo tego obowiązujące procedury przetargowe dają szansę różnym dostawcom. A liczący aż 50 miliardów złotych budżet samych polskich sił zbrojnych to łakomy kąsek. Nic dziwnego, że do zbrojeniówki przystępują firmy kojarzone z innymi branżami. Przykładem były zakłady Cegielskiego z Poznania, które podjęły współpracę z francuską firmą Arcus. I proponujemy pewnego rodzaju rozwiązania z zakresu techniki pancerno-samochodowej. Jest to pojazd Fortress, jest to pojazd 4x4 opancerzony o wysokim stopniu ochrony, takie jak jest niezbędna na polu walki. Efektem wspólnych działań jest ciekawy pojazd opancerzony. Wysoka sprawność w warunkach bojowych, waga około 14-15 ton w zależności od konfiguracji i wyposażenia. Jest to nasza propozycja dla Sił Zbrojnych RP. Skąd zapotrzebowanie na takie pojazdy w polskich siłach zbrojnych? To efekt struktur NATO i udziału w międzynarodowych operacjach stabilizacyjnych. Takie transportery to optymalne środki na wielu misjach zagranicznych. W takich operacjach coraz częściej wykorzystuje się coraz bardziej zaawansowane drony. Jest to innowacyjny, multisensorowy system szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych do oceny sytuacji w terenach trudno dostępnych. Jest to platforma, na której możemy zamontować wszelkiego rodzaju czujniki od kamery światła wizyjnego, pod kamery termowizyjne, kamery multispektralne. Co ciekawe, nie tylko wojsko może wykorzystywać tego typu sprzęt. Inne służby także powinny się nim zainteresować.
do terenu trudno dostępnego, warto jest wykorzystać właśnie takie bezzałogowe, mobilne platformy, które mogą pozwolić ocenić sytuację, czy i jakie środki należy wykorzystać w celu przeciwdziałania skutkom tej kryzysowej sytuacji. Łatwo sobie wyobrazić poszukiwanie osób zaginionych, zbiegów czy uprowadzonych przez porywaczy za pomocą takiego sprzętu. Straż pożarna, ratownictwo górskie czy policja mogą śmiało wykorzystać potencjał takiego drona. Wsparciem w takich sytuacjach są również śmigłowce, jak te budowane przez zakłady PZL Świdnik, należące obecnie do firmy Leonardo, producenta legendarnego modelu AW-139. Ten uniwersalny śmigłowiec zdobył duże uznanie na całym świecie. W 2019 roku dostarczono 1000 egzemplarz. Za bezpieczne lądowanie helikopterów i innych statków powietrznych na lotniskach wojskowych odpowiada Straż Pożarna, także wojskowa. Na jej wyposażeniu znajdują się wozy strażackie, zielone oczywiście. W tym roku postanowiliśmy zaprezentować nasz samochód w barwach, powiedzmy, wojskowych na potrzeby Wojskowej Straży Pożarnej. Dlaczego zielony? To na wypadek wojny. Kolor maskujący mamy wtedy od ręki. Ale wyposażenie i możliwości pojazdu są niemal takie same jak w kolorze czerwonym. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu firmy MAN. Z silnikiem o mocy 290 koni mechanicznych. Posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik piany o pojemności 300 litrów, działko dachowe oraz działko zderzakowe ułatwiające gaszenie mniejszych pożarów. Akcję gaszenia można prowadzić z dotykowego pulpitu, a kamera na maszcie oświetleniowym pomaga prowadzić działania. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to festiwal wielu ciekawych technologii, które dziś są w wojsku, ale potem na pewno trafią na rynek cywilny. Czego to człowiek nie wymyśli, żeby dopaść drugiego? Pozostajemy w tchnącym grozą klimacie, bo takie właśnie są niektóre zachowania na drogach. Popatrzcie. Zdarza się, że opona ciężarówki wybucha. Czasem kończy się tylko na kłębach kurzu, ale bywa też tragicznie. Tak właśnie było tutaj. Rozerwanie opony spowodowało, że kierowca zestawu utracił nad nim panowanie, a naczepa dosłownie zmiażdżyła pojazd osobowy. A tu nie doszło do tak groźnego zdarzenia, ale jest to sytuacja potwierdzająca powiedzenie, że oczy trzeba mieć dookoła głowy. Także cofając, co znajduje kolejne potwierdzenie w drugim przypadku. A tutaj sprawca nie zachował należytej ostrożności i z całym impetem wpakował się w auto poprzedzające, zatrzymujące się z powodu korka. Skutkiem było uszkodzenie kilku pojazdów. Następny wypadek jest wynikiem lekkomyślnej postawy, wynikającej z przekonania, że zdążę przeskoczyć. Winowajca, któremu było tak spieszno, wręcz cudem uniknął spowodowania tragedii. Kolejny kierowca także bardzo się śpieszy. Nie przeszkadza mu nawet padający deszcz. Ale kiedy trafia na miejsce, gdzie deszczówka zebrała się w większej ilości, dochodzi do poślizgu spowodowanego zjawiskiem akwaplaningu. Na zakończenie przykład nieporadnego parkowania, które po wielu próbach, nawet z pomocą życzliwej osoby, wreszcie zakończyło się zupełnie niespodziewanie. Na szczęście obyło się bez żadnych ofiar. Wszystkie pokazane dziś wypadki ponownie dowodzą, że na drodze można się spodziewać wszystkiego. Bądźcie więc zawsze czujni. Do tego tematu będziemy stale wracać. Teraz nieco odpocznijmy, czas na przerwę. Zaraz po niej zobaczycie. Sporą garść ciekawostek z tegorocznego zlotu Master Truck. Wracamy za moment. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu jest właściciel lokalu UFO w Opolu. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek.
Jeszcze tylko chwila i znajdziemy się na zlocie Master Track, ale najpierw słowo o następnym odcinku. Zobaczycie w nim. Jak było na 16. zlocie Master Track? Kilka groźnych sytuacji drogowych. Jazdę po najdzikszych wertepach. Ciężarówkę pierwszej młodości. Zachęcam do czytania branżowej prasy, na przykład czasopisma Świat Opon, będącego skarbnicą wiedzy o ogumieniu. A zaglądając na nasze strony internetowe, przekonacie się, że są coraz lepsze, przyjaźniejsze i bardziej funkcjonalne. A teraz już pędzimy na 16. zlot Master Track. Cześć! XVI międzynarodowy zlot pojazdów tuningowanych Master Track 2020 okazał się wielkim sukcesem. Setki ciężarówek i dziesiątki tysięcy odwiedzających zlot w epoce koronawirusa to nie byle co. Wielu gości przyjechało tu pierwszy raz, inni po raz enty. Ale zawsze chodzi o to samo – miłość do ciężarówek i pracy. To jest moja pasja, ciężarówki. Od 12 lat jestem kierowcą zawodowym i po prostu nie wyobrażam sobie innej pracy i Scania V8 w tle, to mnie tu sprowadza. Dźwięk tego silnika to jest wirtuoz, po prostu jest dźwięk nie do opisania, jak dla mnie. Super, pięknie, dużo atrakcji, dzieci zadowolone, my również. Bardzo fajnie, nie, no, Patty? Bardzo fajnie. My jesteśmy żonami kierowców zawodowych, no. Także to i dla mężów, i dla nas, dla żon. Na pewno, tak. Dominiczek jest zakochany w samochodach od bardzo małego chłopca, więc myślę, że jest związana z tym przyszłość. Jak widzicie i słyszycie, sami pasjonaci różnych płci i w różnym wieku to stali bywalcy na Master Tracku. Ale nie możemy zapominać o zawodowcach. Z myślą o nich na zlocie pojawiła się firma Lomtex, specjalista od pomiaru czasu pracy kierowców. Tak naprawdę to jest impreza, która od wielu lat była obiektem naszych westchnień. Master Track jest taką wisienką na torcie chyba wszystkich imprez organizowanych i w Polsce i nie tylko. Więc stąd też nasza też obecność, żeby pokazać się, że jesteśmy tutaj też obecni. Stoisko Lomtex prezentowało nie tylko ofertę. Było także miejscem konkursu na najlepszego kierowcę pod względem rejestracji czasu pracy. Oprócz teorii ważna jest też praktyka. Sprzyjał jej konkurs sprawnościowy o uroczej nazwie Wjazd do dziury. I nie chodziło o dziurę w drodze, bo w taką trafić może każdy. Wjazd do dziury to sztuka nie dla każdego. Cieszy nas, że zawsze są chętni do tej konkurencji, a poziom zawodników wzrasta. Bo przecież wcelowanie przednim prawym kołem ciężarówki w arkusz z wyciętym okienkiem wcale nie jest proste. Celu prawie nie widać, jest mały, a dyskwalifikuje nawet częściowe najechanie oponą na obszar zakazany. Gdzie kryje się klucz do sukcesu w tej konkurencji? Konieczne jest doświadczenie, sprawność, precyzja i to coś, co Japończycy nazywają Jinba Itai, czyli jedność jeźdźca z koniem. W czasach samurajów oznaczało to idealną harmonię łucznika z koniem, bowiem tylko ona umożliwiała trafienie do celu podczas galopu. Na zlocie Master Track były też takie dyscypliny, których nie polecamy praktykować samemu, bez wcześniejszego przygotowania. Chodzi o stunt motocyklu. W tym przypadku jedność jeźdźca z koniem to jeszcze wyższy level. Kaskaderskie popisy tajemniczego motocyklisty przyciągały na główny plac zlotu tłumy. Kto by nie chciał mieć takiej sprawności i sprytu? Z drugiej strony warto przypomnieć, że do takiej formy dochodzi się latami morderczych treningów, a nie według zasady „ja tego nie zrobię, podtrzymaj mi piwo”. A propos piwa i jego skutków, ten sport polecamy panom, zanim rozwiną mięsień zwany piwem. Niestety nawet naszemu szczupłemu kaskaderowi powinęła się noga. Plac zamarł, a nad poszkodowanym natychmiast pochylili się ratownicy medyczni i kamery telewizyjne. Upadek wyglądał groźnie, a cisza na widowni wręcz dzwoniła w uszach. Konieczne było zabranie nieszczęśnika do karetki. Tam na szczęście dało się go przywrócić do życia.
wypadek i akcja ratownicza były pozorowane. Dzięki firmie Ermet oraz Fundacji Ratownictwa Motocyklowego uczestnicy z lotu mieli zapewnioną opiekę medyczną, pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz możliwość skorzystania z darmowych szkoleń i porad. Oczywiście można było również poznać z bliska sprzęt ratowniczy jako widz, a nie poszkodowany. Uszczerbku na zdrowiu nie doznali kierowcy prezentujący najpiękniejsze ciężarówki na zlocie. Przedstawiamy Wam kolejnych wyróżnionych na tegorocznym Master Trucku. Kolejne nagrody Master Truck 2020 otrzymały firmy: Lexus Scania 580 Der Dicke, Lagocki Scania 650S, angielska Scania czwartej generacji z firmy H.E. Payne, szwedzka Scania R500 z firmy Molanders, DAF Vader z firmy Tomtech oraz DAF X-Men z firmy Gosped. Gratulujemy i jednocześnie przypominamy, że w redakcji programu Na Osi czekają wyróżnienia dla wystawiających swoje pojazdy. Jeśli byłeś, pokazywałeś co trzeba, a nie dostałeś nagrody, skontaktuj się z organizatorami i dowiedz się, jak odebrać trofeum. Z przyczyn organizacyjnych nie byliśmy w stanie rozdać wszystkich wyróżnień w czasie zlotu. W tej relacji z Master Trucka przewija się temat bezpieczeństwa pojazdów i kierowców. Tak, ciężarówki mogą być piękne, ale przede wszystkim muszą być bezpieczne. A kierowcy? Oni też muszą się czuć bezpiecznie, także pod względem prawnym. Dlatego wśród wystawców znalazło się stoisko Państwowej Inspekcji Pracy. Można było dowiedzieć się na nim o aktualnych przepisach prawa pracy lub poradzić się, co począć z nieuczciwym pracodawcą. Jak sami widzicie, oferta Master Trucka była wszechstronna. Także pod względem merytorycznym, bo zlot objęło swoim patronatem Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Nic dziwnego, że każdy znalazł tu coś dla siebie. No, bardzo super impreza, bardzo się nam tutaj podoba, już jesteśmy trzeci raz pod rząd. Pracuję jako kierowca już 3 lata, no i pasja i ogólnie, nie? Bardzo, bardzo się mi to podoba. Czyli Marcin, tak jak wielu uczestników zlotu, łączy przyjemne z pożytecznym. Inni na zlocie odnajdują swoje pasje, często razem pielęgnowane w małżeństwach. Mąż jest policjantem, natomiast ja jako żona, dobra żona męża, razem z mężem jestem w policyjnym klubie motocyklowym. Jeździmy na motocyklach, promujemy bezpieczną jazdę, a przy okazji staramy się też troszeczkę uczestniczyć w działalności charytatywnej. Taka żona to prawdziwy skarb. Nie dość, że nie prześladuje męża za jego hobby, to jeszcze w nim uczestniczy. A co jeszcze wspanialsze, szczerze jej się to podoba. Jednak rajderzy to rajderzy. Nieważne, czy to są 2 koła, czy 4 koła, czy jeszcze więcej tych kół. Przejechały motocykle razem z rajderami, no i było na co popatrzeć. Bardzo ładne sprzęty, duże pojemności. Pani Katarzyno, chylimy czoła. To dla takich osób od 16 lat ekipa Master Trucka przez wiele miesięcy dwoi się i troi w pocie czoła. Dlatego serdecznie zapraszamy Was na kolejny zlot razem z Marcinem. Chociaż raz w życiu można na taką imprezę przyjechać i popatrzeć, jak tu jest naprawdę. Popatrzeć się, pooglądać. No naprawdę, warto, warto. Także zapraszam wszystkich tutaj na ten zlot. A my zapraszamy Was teraz na kawałek dobrego koncertu z 16 Master Trucka. Cześć! Zobaczysz,
zobaczysz, że świecie zemści się. To mnie to, życie nie baw się. Zobaczysz, zobaczysz, że świecie zemści się. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu jest właściciel lokalu UFO w Opolu. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.